Kręte alejki, długie proste i wąskie zakręty. Tego można spodziewać się na rajdzie świdnickim, który powoli staje się stałym elementem Castro Ledge Trophy. W tym roku, oprócz idealnej organizacji, do której przyzwyczaja nas firma G4, czyli organizator tego rajdu, też możemy spodziewać się sporej konkurencji, jeżeli chodzi o zawodników. Oprócz starych wyjadaczy, takich jak na przykład Dariusz Poloński, mamy też mieszankę z młodzieńczą ambicją. Na przykład jak wam kluczyk upadnie, to czy robisz, nie wiem, tu pierwszy, trzy razy prawą nogą, żeby przypadkiem nie zapeszyć i żeby wszystko było okej? Ja z Przemkiem lubimy się trzymać za rękę i to nam wystarczy. Raz. Скажи мне, пожалуйста, это твой первый райд в Польше, или ты уже сделал какие-то соревнования в этой стране? Нет, это вообще первая гонка в Польше, и вообще это первая гонка на асфальте. Pomimo wysokiej konkurencji, każdy z zawodników odczuwa ducha sportowej rywalizacji, a w strefie serwisowej czuć zdecydowanie przyjazną atmosferę. Zresztą czują to też kibice, którzy na każdym kroku podkreślają, że takich właśnie wydarzeń potrzeba polskiemu rajdowaniu. Co myślisz o pucharze Fiesty E2? Właśnie dojechaliśmy przed sekundką, oglądałem to już w internecie na badaniu kontrolnym i to jest właśnie to, czego chyba tak naprawdę brakuje w Mistrzostwach Polski. Wszyscy mogą mieć na bieżąco wgląd w to, co się dzieje. Poza tym oprawa, cała strefa serwisowa i to wszystko, co dzieje się wokół, no tak fajnie ubarwia Mistrzostwa Polski. Swoistą ciekawostką jest obecność młodego Łotysza Ralfa Smartisa, który w tym sezonie postanowił sprawdzić swoje umiejętności na polskich drogach. Co ciekawe, ten młody człowiek, zaledwie 18-letni rajdowiec, pierwszy raz próbuje swoich sił na odcinkach asfaltowych, gdyż w jego ojczyźnie jeździ się głównie na szutrach. Mieszanka młodzieńczej ambicji i rutyny, o której mówiłem, no to jest głównie zasługa Dariusza Polońskiego, który parę ładnych lat temu zdobywał rajdowy puchar Peugeota, a teraz postanowił przesiąść się na Forda Fiesta R2 i spróbować rywalizacji właśnie w Castro Ledge Trophy. Miejmy nadzieję, że Darkowi pójdzie jak najlepiej w tym sezonie, a póki co sprawdźmy, jak radził sobie na Świdnicy. I dwa lewy na parking. 40, jeden lewy i jeden prawy nie ciąć. 150, dwa prawy długi i dwa lewy z dronda minus, pierwszym zjazdem 50, dwa. Idziesz. Ogień, 31 lewy ciasny. Może przyciąć do dwa prawy długi i jeden lewy z ronda prawidłowo do 6 prawy, 200 prostuj. Brak doświadczenia młodych zawodników na takich asfaltowych, ale mokrych i brudnych odcinkach było widać po Aronie Domżale, no który niestety pomimo doświadczonego pilota nie potrafił wykręcić dobrego czasu, szczególnie na pierwszym odcinku. Lewy ciasny, 32 lewy, może ciąć do 2 prawy. Szczyt.
w prawą, 70 hamuj prawą. Jeden lewy do 60. I trzy prawy lewy z ronda za znak. Trzy prawy lewy z ronda za znak. I dwa lewy przyciąć przy drzewie do 5 prawych. Tunel śmiało. 200 przez metę. Idziesz, 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 idziesz. Idziesz jeszcze, idziesz, 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 idziesz. Za metą, dobra. Drugi odcinek rywalizacji zaplanowano na piątek po zmroku. Wtedy to też kibice mogli obserwować ulubieńców z Castrolecz Trophy, m.in. Huberta Ptaszka, no, który nie mógł być zadowolony po drugim OS-ie. Młody kierowca wówczas zdobył 4. czas i zdecydowanie nie był pocieszony swoją postawą. Hubert, my nie znamy wyników. Powiedz nam, jak to wygląda? No niestety średnio, ale najgorzej nie jest. Przed tym przejazdem traciliśmy bodajże około 2-3 sekund. Do poprzedniego byliśmy na 4. pozycji, a teraz zobaczymy, bo jeszcze nie wszyscy dojechali. Także jeszcze nie wszystko wiadomo. Powody do zadowolenia miał z kolei Marcin Scheffler, który zdobył najlepszy czas na drugim odcinku i dzięki temu zbliżył się do Ralfa Simarcisa na raptem 1 sekundę. Prawy 5 i 200. Prawy 5, 50 na szczyt i śmiały 70, jedź prawą, wcześniej hamuj, uwaga ślisko i wcześniej lewy baptum. Marcin jeszcze przed rajdem zapowiadał, że najważniejsze to, aby dojechać do mety z zimną głową i aby nie dać się podpalić, aby nie dać się opanować emocjom, które są związane z rajdowaniem. Spokojnie, walejkę prawy do lewy 2, nie ciąć z uwagą. 20 i lewy 2 przyciąć pod drzewem, do prawy 2 plus, nie ciąć, 50 w tunel i 500 prostuj na metę, śmiało jedź. Trzeba przyznać, że to właśnie udało się kierowcy bez problemów. Pewna jazda, równe tempo, co zaowocowało pierwszym miejscem na drugim OS-ie. Którzy teraz? Z tego co widzę, póki co pierwszy. Czekamy jeszcze na Aaron. Aaron jest bardzo szybki, także... A po pierwszym OS-ie jak to wyglądało? Po pierwszym drodze byliśmy za kolegą z Łotwy. Widzę, tu ma teraz czas 2.34. Także chyba poszło ok. Standardowe pytanie, sorry. Świetnie. Zanotował odpowiedź. Jak się więc okazało, każdy z zawodników w tym dniu miał swój moment. Gorszy bądź lepszy, ale jednak. Po krótkim piątkowym przetarciu pomiędzy Schefflerem a Simarcisem okazało się, że ci dwaj zawodnicy właśnie będą bili się o czołowe miejsce w klasyfikacji rajdu świdnickiego. Ale tak się bardzo z tego wszystkiego cieszę, że to na mnie nie robi żadnego wrażenia, że jestem ostatni.